Witajcie panowie na naszym kanale. Dzisiaj bardzo ważny temat, porozmawiamy sobie o pielęgnacji skóry głowy. I to jest moim zdaniem kluczowy temat pielęgnacji włosów, ponieważ jeżeli chodzi o skalp, naszą skórę głowy, tutaj wszystko się zaczyna, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o wcierkach, peelingach, szamponach i odżywkach do skóry głowy, bo również w tym miejscu nakładamy odżywki, to jest bardzo ważny krok, który polecam wam wdrażać do swojej pielęgnacji i zobaczycie od razu rezultaty. Skóra nie będzie was swędziała, nie będzie uczucia takiego podrażnienia, nie będzie łupieżu, więc wszystko to sprawi, że wasza skóra głowy będzie w dobrej kondycji. Także nie przedłużając, dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym, jak dbać o skórę głowy i przy okazji jak wzmocnić włosy po długości, także mam nadzieję, że ten temat was zainteresuje, także subskrybujcie kanał, nie zapominajcie nas odwiedzać na Instagramie i zaczynamy, moim zdaniem bardzo ważny i ciekawy. Zacznę się troszeczkę wstecz na naszym kanale do bardzo ciekawego materiału o olejowaniu włosów, ten temat was również interesuje, więc jeżeli dopiero zaczęłyście subskrypcję naszego kanału, to daję wam znać, że taki materiał również powstał, dzielę się z wami informacjami na temat tego, jaki olej jest dedykowany konkretnemu typowi włosa, a mamy ich aż 3, czyli włosy niskoporowate, średnie oraz wysoko. Więc charakterystyka takiego włosa jest oczywiście omówiona. Pamiętajcie o tym, że mamy dedykowane takim włosom konkretne olejki i one wpływają na to, że włosy się nie puszą, są gładkie, ładnie się rozczesują i po prostu są w dobrej kondycji i wtedy wiecie konkretnie, jakiego olejku stosować w swojej pielęgnacji. Więc ten materiał myślę, że jest bardzo ciekawy, warto do niego wrócić, więc link oczywiście wam zostawię tutaj na górze, żeby was przekierował bezpośrednio do filmu. Natomiast wracając do kosmetyków, które mi się świetnie sprawdziły do skóry głowy i faktycznie zauważyłam, że pojawia się mniej sebum, skalp jest taki bardziej odświeżony, to muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się sprawdziły dwa produkty, które sobie testowałam i wszystkie kosmetyki, które pojawiają się na kanale są przez nas solidnie testowane. To są kosmetyki, które wdrażam do swojej pielęgnacji i później dzielimy się wrażeniami. Ja akurat na temat tych kosmetyków mam bardzo pozytywne odczucia, ponieważ to są kosmetyki dedykowane skórze głowy, czyli mamy odżywkę, o dziwo, którą wcieramy na 2-3 minutki. Na pozostałą długość włosów oczywiście nakładamy swoją ulubioną, dedykowaną odżywkę po prostu konkretnemu typowi włosa. Spłukujemy i stosujemy wcierkę na skórę głowy, a po długości możecie jakąś na przykład jakiś spray termochronny przed suszeniem. Pamiętajcie, żeby tych produktów używać stricte po umyciu skóry głowy, nie przed, bo są też takie kosmetyki, ale tutaj myjemy sobie włosy dwa razy na przykład, oczyszczamy je bardzo delikatnie, a później po prostu na skalp nakładamy odżywkę, spłukujemy i następnie wykańczamy wcierką, którą w skrócie, słuchajcie, mentol, który bardzo ładnie odświeża, daje taką energię i muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo mnie pobudza taki kosmetyk, bo jak macie takie uczucie ciężkiej głowy, zmęczonej, to rano naprawdę to jest taki fajny efekt odświeżenia. Dodatkowo mam ekstrakt z czarnych ekstraktów, czyli pojawia się soja, kminek, które poprawiają ukrwienie skóry głowy. Mamy kompleks 11 peptydów, które wzmacniają skórę głowy i mieszki włosowe. Biotyna oczywiście, która pobudza keratynę i ona właśnie jest odpowiedzialna za nadanie włosom elastyczności, tego połysku i oczywiście wąkrotka azjatycka. Te dwa produkty moim zdaniem stanowią świetny duet. Warto stosować je razem, ponieważ mam wrażenie, że to jest taki zdwojony efekt i faktycznie odczujecie, że sebum na skórze głowy będzie zdecydowanie bardziej zredukowane, ta skóra głowy będzie odświeżona. I tak jak ja zauważyłam u siebie, mogę po prostu wydłużyć ten okres mycia włosów i dwa razy w tygodniu po prostu sięgam po produkty oczyszczające. Więc myślę, że to jest akurat przy włosach długich, które nie powinno się zbyt często suszyć. To też się tyczy krótkich oczywiście włosów, bo wtedy się niszczą. Jest jak najbardziej w porządku, wtedy możemy sobie związać włosy, zrobić sobie kitkę koczek, one nadal fajnie wyglądają. Ta po prostu skóra głowy nie wygląda na przedłuszczoną, tylko wręcz przeciwnie, odświeżona. Zdradzę wam sekret burzy baby hair, czyli tych małych włosów, które fajnie zagęszczają przede wszystkim u nasady włosy, sprawiają, że tych włosów jest zdecydowanie więcej. Stosujcie po prostu produkty Kaminamoto. Te receptury są fantastyczne, ponieważ bazują na naturalnych ekstraktach, ziołach przede wszystkim, a tradycyjna japońska receptura zawarta właśnie w tych kosmetykach sięga rodowodem ponad 2000 lat wstecz i myślę, że finalnie warto się na te produkty skusić. Ja już to zrobiłam kilka lat temu i muszę wam powiedzieć, że przede wszystkim zagęściłam włosy. One po prostu stały się zdrowsze. To też zauważyłyście, ponieważ tych włosów zaczęło się pojawiać więcej. Ta kitka stawała się coraz po prostu grubsza i muszę wam powiedzieć, że jestem ogromnie zadowolona aż do teraz, gdzie stosując już te produkty kilka lat, powinnam być z nimi znudzona, to nie. Zawsze, słuchajcie, wracam podczas uczucia swędzenia skóry głowy, jeżeli na przykład przesadzę trochę suchym szamponem i ta skóra naprawdę jest taka wręcz jak wiór, bo też mi się czasami raz na, myślę, że pół roku, kilka dobrych miesięcy zdarza przesadzić właśnie z takimi produktami, to wtedy wiem po prostu do czego wrócić. Albo finalnie, jeżeli zaczynam zauważyć wypadanie
włosów. Więc produkty marki Kamiinamoto są fantastyczne. Mamy wcierki, mamy odżywki dedykowane skórze głowy i finalnie szampony oczyszczające, które naprawdę są fantastyczne i są tak genialnie wydajne. Są produkty po prostu silnie też skoncentrowane, więc wystarczy mała ilość, a tym samym, powiedzmy, dokonując troszeczkę większego wydatku, macie te produkty na o wiele dłużej, więc myślę, że przyjemne z pożytecznym, ponieważ te produkty delikatnie też rozcieńczamy z wodą, chociażby szampon, więc on przyjemnie się rozprowadza po włosach. Jest naprawdę fantastyczny. Szampon Wam bardzo polecam. Jeżeli chcecie oczyścić skórę głowy, to są takie stricte produkty oczyszczające i finalnie pobudzające mieszki włosowe, zagęszczające Wam włosy u nasady. A wcierkę stosujemy, słuchajcie, codziennie. Jeżeli zauważymy właśnie nadmierne wypadanie włosów, to stosujemy codziennie, zaraz po myciu po prostu wcieramy, wylewamy troszeczkę na dłoni i wcieramy w skórę głowy i przelewając do atomizera możecie sobie po prostu psikać bezpośrednio przed snem, tak żeby jeszcze włosy zdążyły wysnąć przed dobrym serialem, wcieramy, masujemy i po prostu pobudzamy krążenie. Fantastycznie działa ta odżywka, to jest taka wcierka w zasadzie płynna i ona w składzie posiada oczywiście Kamigen E+K, który przywraca prawidłowe funkcjonowanie skóry głowy. Mamy alantoinę i pantenol, które bardzo ładnie koją. Więc jeżeli czujecie takie uczucie swędzenia, podrażnienia skóry głowy, zacznijcie stosować tą wcierkę, a następnie po każdym myciu możecie sobie nałożyć na skórę głowy odżywkę. To jest taka sama zasada jak w przypadku Some By Me, czyli nakładamy na 2-3 minutki na skalp, po długości nakładamy ulubioną odżywkę i spłukujemy. Tutaj mamy taki kompleks nazywany Proactive Alamine, czyli niweluje łupież oraz swędzenie. Coś takiego właśnie, jak na przykład macie takie uczucie mocnego swędzenia skóry głowy, świetnie sobie, słuchajcie, również radzi z łupieżem, także te dwa produkty Wam polecam. W połączeniu z szamponem macie naprawdę takie cudowne trio, które zagęści Wam włosy i sprawi, że one będą naprawdę w dobrej kondycji. Wy tutaj zobaczycie kosmetyki, które są u mnie od wielu miesięcy i nawet lat, bo można powiedzieć to samo o produkcie marki Anwen. Ja bez tego szamponu tak naprawdę nie wyobrażam sobie swojej pielęgnacji. W momencie, kiedy mam wrażenie, że tych produktów do stylizacji typu spraye, jakieś ewentualnie pasty, jeżeli macie krótkie włosy, używacie, po prostu osadzają Wam się na skórze głowy, świetnym rozwiązaniem jest po prostu wypilingowanie skóry głowy. Tak samo jak macie wrażenie, że tego martwego naskórka jest na przykład za dużo na Waszej twarzy, tego sebum, tych zanieczyszczeń, to robicie wtedy peeling, oczyszczacie skórę twarzy. To samo dzieje się w przypadku skóry głowy. Ona również wymaga oczyszczenia, takiego odświeżenia i zobaczycie automatycznie, że te włosy się pięknie odbiją od nasady. A tu jest połączenie właśnie peelingującego szamponu. Mamy tutaj miętę, która bardzo ładnie odświeża. Mamy naturalne pestki, które są zmielone i po prostu peelingują Wam skórę głowy, także że nie ma żadnych takich sztucznych wypełniaczy. No i dodatkowo ten zapach jest cudowny i muszę Wam powiedzieć, że od razu zauważycie taki efekt właśnie puszystych włosów, zdjęcie takiego uczucia zmęczenia z tych włosów. Jeżeli macie już takie oklepnięcie, nie wiecie co zrobić, po prostu wykonajcie sobie peeling. Ten szampon jest rewelacyjny i nie przesadzę, ale to jest moje już chyba 7. albo 8. opakowanie. Ja po prostu regularnie, raz w tygodniu, raz na 1,5 tygodnia, żeby też nie przesadzić z peelingowaniem, tak jak w przypadku skóry twarzy, stosuję właśnie ten kosmetyk. Super. Jeżeli jeszcze nie stosowało się, to myślę, że po tym filmie kliknijcie w link na dole, bo jest rewelacyjny. Myślę, że warto. W szybkiej teorii opowiem Wam o wcierkach, ponieważ mamy 3 rodzaje. Przede wszystkim wcierki alkoholowe, bezalkoholowe, dedykowane wrażliwej skórze głowy. I tutaj alkohol może pojawiać się na przykład na końcu składu jako konserwant. Mamy również wcierki olejowe i tutaj pojawia się jedna z moich ulubienic, która bardzo ładnie stymuluje porost włosów, bardzo ładnie wzmacnia skórę głowy i przede wszystkim ją kondycjonuje, czyli marka Orientana, to jest ajurwedyjska terapia do włosów z wąkrotą azjatycką, która właśnie pobudza porost włosów. Mamy olejek kardamonowy, który łagodzi podrażnienia, mamy olej sezamowy, który odżywia skórę głowy. Połączenie jest fantastyczne, dodatkowo pojawia się oczywiście olej kokosowy i tutaj mamy tą moc Orientu, przede wszystkim cudowne zapachy. To jest kosmetyk, który naprawdę na troszeczkę inną fazę mojej pielęgnacji wprowadził moje też myślenie, że można na przykład olej nałożyć na skórę głowy, na nasz skalp, że coś wcześniej, co nam się kojarzyło z takim oblepieniem, to tak samo jak w pielęgnacji twarzy. Świetnie nam się sprawdzają do pielęgnacji twarzy olejki, tylko dobrze dobrane, a tutaj ten kosmetyk wystarczy tylko wetrzeć w skórę głowy, zostawić na noc, spłukać przed takim produktem oczyszczającym, jak na przykład właśnie szampon Kamiinamoto, więc w kwestii olejowania włosów bardzo często pojawiał się temat tego olejku, ponieważ on finalnie zagęścił u mnie właśnie
nawet nie skórę głowy, tylko po prostu włosy, więc bardzo fajnie na nią wpłynął. No zresztą widać po zużyciu, to jest w ogóle moje drugie opakowanie, ja regularnie wracam i zawsze mam go pod ręką, także myślę, że ten kosmetyk Was mocno powinien zainteresować i spodziewajcie się już w piątek szalonych promocji z marką Orientana, także tylko podpowiadam, że naprawdę warto poczekać, także to jest kosmetyk, który jest naprawdę świetny. Natomiast kolejnym takim produktem, który sobie testuję i tutaj zauważyłam taki efekt usztywnienia właśnie włosów przy skórze głowy, co daje mi taki przyjemny efekt takiej utrzymanej fryzury. Te włosy nie są takie oklepnięte, tylko właśnie odbite od nasady, więc po peelingu skóry głowy wytrzyjcie sobie tą wcierkę, to jest tak naprawdę taki tonik z octem z czerwonych winogron. Przepięknie pachnie winogron. To są kosmetyki takie jak na przykład maska na nos, które pięknie pachną winogronem i mamy olejek lawendowy, który właśnie tak kalminguje, tak uspokaja skórę głowy, więc te dwa kosmetyki Wam polecam. To jest taki produkt wykończeniowy. Mamy jeszcze oczywiście taką odżywkę po długości na włosy. Też fantastycznie zauważyłyśmy, że nabłyszcza włosy i sprawia, że one się tak właśnie nie puszą, tylko że tak właśnie je ujarzmia. Więc to jest bardzo fajny duet. Więc jeżeli macie jakiekolwiek do nas pytania, to koniecznie piszcie do Gosi, która Wam odpowie na każde pytanie związane z doborem kosmetyków, z oceną skóry twarzy, ale też jeżeli chodzi o produkty do skóry głowy, do włosów, również Wam pomoże, także będzie nam bardzo miło. Dzwoniąc chociażby na nasz telefon firmowy, bardzo często macie pytania i też odbiera Gosia, bardzo często też Wam doradza, więc też jest nam miło, że rozpoznajecie Gosię przez telefon i dodatkowo cenicie nasz kanał właśnie za merytorykę, a mam nadzieję, że dzisiaj było jej dużo, pomogło Wam przede wszystkim. Jeżeli faktycznie zauważyłyście, że włosy zaczynają Wam wypadać, swędzi Was skóra głowy, jest w złej kondycji, to zacznijcie stosować te produkty. Myślę, że Wam bardzo pomogą. Także się z Wami żegnam, ściskam Was ciepłutko i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!